Jeśli interesujesz się naukami ścisłymi, zależy Ci na świetnej atmosferze i bardzo dobrze zdanej maturze, profil Hemphys Math w Poniatówce jest właśnie tym, czego szukasz. W tej klasie rozszerzać będziesz chemię, fizykę oraz matematykę. Języki w tej klasie to oczywiście kontynuacja języka angielskiego oraz do wyboru język rosyjski od podstaw lub język niemiecki kontynuacja. Przedmiotami uzupełniającymi są laboratorium chemiczne i laboratorium fizyczne, realizowane w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej, prowadzone we współpracy z Politechniką Warszawską w wymiarze 3 godzin tygodniowo. A teraz opowiem Wam trochę więcej o tym profilu. Zajęcia chemii są prowadzone w świetnie wyposażonym laboratorium chemicznym pod okiem najlepszych nauczycieli chemii w całej Warszawie, co potwierdzają czołowe miejsca w rankingach maturalnych z ubiegłych lat oraz świetne wyniki uczniów Poniatówki na olimpiadzie. Aktualnie aż 4 uczniów chemfizu walczy o tytuł laureata olimpiady chemicznej. Najzdolniejsi z uczniów Poniatówki odbywają indywidualne staże badawcze w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Instytutu Chemii Organicznej. W naszej szkole organizowane są także wykłady z wybitnymi chemikami z Instytutu Chemii Organicznej, dzięki którym możemy jeszcze bardziej poszerzać swoją wiedzę. Już pewnie zauważyliście, że chemia gra tutaj pierwsze skrzypce, ale nie zapominamy także o pozostałych rozszerzeniach. Pod czujnym okiem nauczycieli fizyki oraz absolwentów Poniatówki prowadzone są olimpijskie oraz maturalne koła fizyczne, dzięki którym zdobędziecie niezbędną wiedzę, aby starać się o tytuły laureata lub finalisty olimpiady fizycznej, albo po prostu lepiej zdać maturę z tego przedmiotu. Matematyka w tej klasie także prowadzona jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu absolwenci Poniatówki nie mają żadnego problemu z dostaniem się na wymarzone studia. Nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdowych obozach naukowych przygotowujących do olimpiad oraz konkursów z przedmiotów rozszerzanych, na których uczą się od najwybitniejszych polskich naukowców, takich jak profesor Michał Fedoryński oraz profesor Aldona Zalewska. Poniatówka organizuje również wyjazdy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Pozostaje tylko jedno pytanie. Jaki kierunek studiów wybrać po klasie chemiczno-fizyczno-matematycznej? Najpopularniejsze kierunki, jakie wybierają nasi absolwenci, to chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, architektura, medycyna, ochrona środowiska, fizyka, elektrotechnika, a nawet psychologia. Jeśli mi nie wierzycie, zobaczcie sami. Nazywam się Daniel Jastrzębski. 7 lat temu zakończyłem moje nauczanie w Poniatówce w chemfizie. Poszedłem na studia technologii chemicznej i jestem już na 2 roku studiów doktoranckich. W ramach studiów prowadzę zajęcia, laboratoria z chemfizami. Fajny jest sposób nauczania. Nie uczą się u nas ludzie wkuwać. U nas uczą się zadania rozwiązywać logicznie. Poniatowski to jest szkoła numer 1 w rankingu, jeśli chodzi o atmosferę w szkole. Ale też Poniatowski jest zdecydowanie pierwszy w rankingu, jeśli chodzi o chemię. Gdybym jeszcze raz miała wybrać szkołę i profil, to byłby to nadal Hemphys w Poniatowskim. Jeśli myślisz, że Hemphys to tylko nauka, bardzo się mylisz. Hemphys w Poniatówce to przede wszystkim świetna atmosfera, zgrane towarzystwo oraz wspaniała kadra nauczycielska, która pomoże Ci rozwiązać każdy problem z dziedzin nauk ścisłych i nie tylko. Do zobaczenia w przyszłym roku.